Jak mógłbyś podsumować nam ten miniony rok? Zaskoczony jest. To był dosyć ciekawy rok. Mieliśmy bardzo dużo fajnych produktów. Po stronie gier komputerowych ukazał się Wiedźmin, Battlefield 3. Jeżeli chodzi o sprzęt komputerowy, to też producenci w tym roku nie próżnowali. Wydali dużo fajnych rzeczy, które opisywaliśmy w naszym piśmie PC World. A ty jesteś graczem? Nie do końca. Nie mogę powiedzieć, że jestem graczem, jestem fanem gier. Okej, dzięki wielkie. Obiecałem wam dzisiaj rozmowę z Big Bossem, oto i on stara się nas co prawda uniknąć. Jest ze mną Jerzy Michalski, dyrektor Consumer Media PC World. Bardzo miło, Jerzy Michalski, dyrektor Consumer Media. Jerzy stał się w zeszłym roku wielkim fanem iPada, nie wiemy dlaczego naprawdę i teraz masz okazję wytłumaczyć się z tego. Ja też nie wiem dlaczego, ale rzeczywiście jestem wielkim fanem iPada. Myślę, że urządzenie jest na tyle fajne, że każdy, kto ma szansę się nim pobawić, w krótkim czasie też zostanie fanem tego urządzenia. Jak oglądasz nasz program, a mam nadzieję, że to robisz, to wiesz, że w jednym odcinku troszeczkę niepochlebnie się o tabletach wypowiedziałem, ale masz ewidentnie odmienne zdanie. Powiedz, co jest takiego super w tabletach, twoim zdaniem? W moim przypadku tablet całkowicie zmienił sposób, w jaki ja konsumuję internet. I tyle. I to rzeczywiście jest urządzenie, które mogę mieć zawsze ze sobą. Ja widzę same zalety, tak naprawdę. W tej chwili komputera używam do rzeczy, których nie mogę zrobić na tablecie, a nie mogę na tablecie zrobić tylko tylu rzeczy, które wiążą się z pisaniem długich tekstów, z jakimiś arkuszami kalkulacyjnymi. Natomiast samo przeglądanie internetu jest po prostu bajkowe. Polecam każdemu, kto chciałby spróbować. Czy rok 2012 będzie rokiem właśnie tabletu, czy może pojawi się jakieś inne nowe urządzenie, jak sądzisz? Co, ja nie jestem, że tak powiem, wizjonerem jak ja. Tak, jak ty. To, czy 2012 rok będzie rokiem tabletów, w dużej mierze zależy od cen tabletów i od operatorów i od ich ofert. Tak. Jak widzicie, operatorzy coraz częściej promują rozwiązania oparte, czy tablety generalnie. I myślę, że to może być rzeczywiście rok, w którym tych tabletów będzie coraz więcej. Tym bardziej, że to jest takie urządzenie, które jak już się ma w rodzinie, to tak naprawdę zaczyna przybywać ochotników na to urządzenie. Tak? U mnie pojawi się jeden tablet, dosłownie za miesiąc musiałem mieć już drugi, bo dwójka dzieci, żona. I okazuje się, że mój jeden był za mało, tak, nie wystarczył, więc myślę, że to może być przebój. A czy pojawi się inne urządzenie? Ja nie wiem, czy rynek jest w stanie wchłonąć tak szybko tyle nowości. Wydaje mi się, że nie spodziewam się, aczkolwiek, no, tak jak mówię, no, życie pokaże. Bo to w lecie jeszcze parę lat temu też nikt nie wiedział, tak, więc może coś się innego wydarzy. Dzięki wielkie. Pokazać nie możemy, pokazać nam kodu, dlatego będziemy czekać. Ten kod jest ściśle fajny. Teraz będę rozmawiał z Edwardem Wawrzyniakiem, który jest szefem labu. Jak zresztą widzicie po otoczeniu, jest to właśnie lab. Edek, czy możesz mi podsumować w największym skrócie rok 2011, jeśli chodzi o technologię? Czy było coś super? Oczywiście było parę produktów i technologii, które są... W tamtym roku były wyjątkowe, a z pewnością największe wrażenie zrobiły na mnie ultrabooki. To jest coś, co będzie hitem według mnie przyszłego roku. Przyszłego czy tego? Już teraz tego. Ja jestem jeszcze myślami w tamtym, ale już niedługo się pewnie przestawię. A czy oprócz ultrabooków sądzisz, że może pojawić się jeszcze coś, co zrobi właśnie takie duże wrażenie? Wiesz co, ciekawe są najnowsze laptopy od AMD. One są tanie, mają spore możliwości, hybrydowe łączenie karty graficznej, dwóch kart graficznych, tej zintegrowanej i tej zewnętrznej. Jest według mnie bardzo perspektywiczne, bo daje spore możliwości przy zachowaniu niskich kosztów. Nowe gry uruchamiane na laptopie, który kosztuje 2,5 tysiąca złotych, to z pewnością będzie coś, co będzie ludzi interesowało i co może być hitem przyszłego roku. No to brzmi faktycznie zachęcająco. Jak widzicie, znalazł się wreszcie ktoś, kto powiedział nam coś optymistycznego. Dzięki wielkie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Jak widzicie, weszliśmy wszyscy w nowy rok z dobrymi humorami. To był specjalny odcinek Technokracji, może mniej konkretny niż zawsze, ale za to trochę luźniejszy. Za tydzień wracamy do naszej standardowej formuły. Dzięki wielkie, Michale, za ten odcinek, bardzo mi się podobał. Mnie również. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się, do zobaczenia.